Cześć, tu Asia Szczurowska z Łapkodzieło. Witam Was na kolejnym filmie, który przygotowałam dla Craftweny. Tym razem będę robiła taką mixmediową ramkę. Staram się, żeby to było trochę takie shabby chic, ale wyszło tak... chyba nie do końca shabby chic, ale jak na mnie to taki shabby chic. Na początku pokazuję Wam produkty, których używałam. Pracę przygotowałam z papierów De Versalis od AB Studio. Jak widzicie, mam wycięte drzwi, wycięte elementy oraz papier na tło. Dodatkowo będę używała dwóch MDF-ów z Woodouts. Jest to taka ramka zaokrąglona na górze i taka właśnie okiennica. Ta okiennica, jak ją kupujecie, to ona przychodzi w formie niezłożonej. Ja ją skleiłam poza kamerą, bo to nie jest nic trudnego. Na początku papier przyklejam przy pomocy soft gel. Przygotowanie takiej pracy jednak troszkę dłużej trwa, bo tu jest dużo elementów i mi to zajęło około 2 godzin, może 1,5 godziny. I żeby nie był ten filmik zbyt długi, to ja tak wiele momentów wycinałam. Czy jak na przykład widzieliście, przed chwilą zaczęłam pokrywać klejem i pokazałam Wam sam efekt z końca. Jeśli jesteście jednak zainteresowani, żeby te filmy były takie pełne, to dajcie znać, następnym razem po prostu mogę przygotować dwa. Jeden dłuższy i drugi taki poucinany. Jak już wszystko przykleiłam, to docisnęłam kością, żeby tam wszędzie powietrze mi wyszło i żeby to się ładnie przykleiło. Odłożyłam sobie na bok do wyschnięcia i w tym samym czasie pokrywałam białym gesso ramkę. Tą okiennicę, znaczy się. Okiennica nie musi być pokryta dokładnie tym gesso, bo i tak później malowałam ją farbami akrylowymi. No ale chciałam, żeby ona już była taka trochę przybielona. Dodatkowo wszystkie inne elementy, te, które sobie wycięłam, pokrywam clear gesso. Tak samo jak samo to moje tło pokrywam clear gesso. Dlatego, że nie wiedziałam jeszcze do końca, co będę chciała robić. Czy będę chciała je jakoś malować, coś dodawać. I na koniec wyszło tyle, że tylko te drzwi oraz całe tło pokrywałam farbami na bazie wody. Więc to musiało być pokryte, reszta nie musiała być pokryta w tym projekcie. Ale tak jak wspomniałam przed chwilą, nie wiedziałam, jaki jest do końca plan, jaki do końca mam zamysł i na wszelki wypadek pokryłam wszystko. Następnie wzięłam kilka elementów, które wcześniej były odlane przy pomocy żywicy z foremek prime i je będę malować białym gesso. Takie elementy warto pomalować gesso, bo nie każde medium później, nie każda rzecz później się do nich przyczepi, bo żywica jednak jest taka dość śliska po wyschnięciu. Jak już mi wyschła całkowicie tamta baza, to tło, to przy pomocy icing paste w kolorze vintage gold naniosłam wzór przez maskę. Starałam się, żeby ten wzór był w miarę dokładnie nałożony. Pamiętajcie, że po nałożeniu wzoru przez maskę koniecznie musicie ją umyć, zwłaszcza jeśli używacie tych icing paste. One bardzo szybko wysychają i szkoda po prostu, żeby sobie zepsuć maskę. Tylko dlatego, że się czegoś od razu nie umyło. Nadmiar z boków ściągam przy pomocy tego pędzla. Ten pędzel to jest gumowy pędzel, czy silikonowy od Finabar. I teraz biorę farby Impasto. Ja nie wiem, dlaczego zawsze mówię, że to są pasty. Może dlatego, że one są naprawdę bardzo gęste, bardzo mocno napigmentowane i one nie wymagają gessa, ale ja jednak lubię dać gesso po podkład. Dodatkowo używam też kilku farbek z fabryki Dekoru. Ta farbka, którą teraz nakładam, to ona posiada w sobie takie malutkie drobinki, nie wiem, jakiegoś piasku, dzięki czemu jak się ją nałoży, to ona już sama z siebie daje takiej trochę faktury. Ten kolor brązowy, który jest z farb Impasto, był dla mnie za mocny, zbyt intensywny i dlatego postanowiłam go zmieszać, żeby dostać taką delikatny brąz. Ogólnie lubię mieszać farby, bo dzięki temu teraz ten kolor nie jest taki płaski. No i wszystko nakładam pędzelkiem. Ja tego typu rzeczy nakładam pędzelkiem takim, który już jest wysłużony, mogę go później spokojnie wyrzucić, bo jednak coś, co zawiera drobinki w sobie, tak jak ta shabby velour,
z fabryki dekoru, no to jednak to niszczy pędzle, więc pamiętajcie, żeby tego typu media nakładać jednak tymi gorszymi pędzlami, których Wam nie zależy. Do brązowej miałam jeden pędzel, do zielonego miałam drugi pędzel, żeby one nie były zbyt mokre, jakie nakładałam, bo to jest ważne, żeby tutaj nakładać je takim bardziej suchym pędzlem. I po prostu nakładałam to, co powinno być brązowe, nałożyłam brązową farbę, to, co powinno być zielone jak liście, nałożyłam zieloną farbę, a jeszcze dodatkowo, żeby ten kolor zielony przenieść na cały projekt, to jeszcze nałożyłam go gdzieniegdzie na te okiennice, dzięki czemu one wyglądają, jakby były takie trochę powycierane czasem. Tak. Teraz pokazuję kolejne farby od fabryki dekoru. Ja wiem, że one aktualnie nie są dostępne w sklepie. Niestety fabryka dekoru teraz nie wysyła mediów ze względu na temperatury, żeby one się po prostu nie zepsuły, ale dziewczyny mówiły, że jeśli będzie można, to one po prostu je zamówią. A te z Was, ci z Was, którzy już mają je w domu, to mogą sobie tutaj podpatrzeć, jaka jest moja propozycja, żeby je użyć. Najpierw wzięłam fioletową i niebieską, no i pokrywam nimi księżyc, gwiazdy, trochę kwiaty. Później dodam do kwiatów też różowy, po to, żeby to wszystko było takie troszkę bardziej, mniej jednorodne, takie jak dla mnie ciekawsze. No i znowu mam jeden pędzelek do jednej farbki, drugi pędzelek do drugiej farbki. Jak nanoszę jedno i drugie, to staram się, żeby te rzeczy też się tak trochę wymieszały, żeby to nie były takie ostre odcięcia jednego koloru od drugiego. I pamiętajcie też, żeby te wszystkie odlewy i inne elementy pokrywać z każdej strony. Oczywiście nie trzeba od dołu, tam gdzie będziemy kleić, bo jeśli to będzie w całości przyklejone, to nie będzie tego widać, ale jeśli cokolwiek Wam będzie odstawać gdzieś po boku pracy, to wtedy pamiętajcie też, żeby ten tył pomalować, żeby nie został on taki biały. Wszystkie kolory macie umieszczone w linkach pod filmem. Po tym jak nałożyłam białą farbę, czekałam troszkę, żeby mi wyschło, nałożyłam fioletową, czekałam troszkę, żeby wyschło i dopiero teraz nakładam ostatni kolor, czyli różowy. Jak widzicie, tam na listku gdzieś maźnęłam niebieskim, ale to naprawdę nie jest problem. To można po prostu zamalować. Tylko pamiętajcie wtedy, że poczekać, aż to wyschnie. Bo jak położycie jakiś kolor na jeszcze niewyschnięty, to po prostu one Wam się zmieszają, rozmarzą, a takie połączenia kolorystycznie nie zawsze fajnie wyglądają, więc żeby Wam nie wyszło błoto, to lepiej poczekać. A teraz jeszcze przy pomocy takiego naprawdę suchego pędzla wyciągam detale z tej takiej kołatki. Kołatka to też jest odlew. Zazwyczaj tego typu rzeczy wyciągam przy pomocy wosku. Wosk też będę później używała w tej pracy, ale jeśli nie macie wosku, a macie farbę, to jak widzicie po tym przykładzie można spokojnie to zrobić farbą, tylko trzeba naprawdę mieć bardzo niewiele tej farby na pędzlu. No i znowu biorę taki delikatny kolor i całość będę tym delikatnym kolorem wyciągać detale. I tu jak widzicie używam takiego lepszego pędzla od Primy i później zmieniłam zdanie i bardzo szybko włożyłam go do wody, bo tak jak Wam wspominałam na początku, te pasty, które zawierają w sobie takie drobinki, to one później wchodzą głęboko w ten pędzel i mogą Wam po prostu go zniszczyć. Więc lepiej takie wysłużone używaj do tego typu mediów. No i jak wszystko przetarłam, to oczywiście też musiałam przetrzeć tą ramkę. No i teraz przychodzi czas, żeby pobawić się trochę tłem, bo dla mnie to tło było takie jednak zbyt jednorodne. W tym celu wzięłam sobie proszki Magicals od Lindy's Gang. Te dwa akurat są zaprojektowane przez Agę Baraniak. Ten cały zestaw. I to jest, wybrałam sobie dwa kolory zielone. Pamiętajcie, że jeśli chodzi o te Magicalsy, to one mają zupełnie inny kolor na opakowaniu, później inny jest ten proszek, a jeszcze inny jak dodacie do niego wody i w zależności od tego, jak dużo będzie tej wody, jak dużo będzie pigmentu, to będzie jeszcze inny odcień. Więc pamiętajcie, żeby sobie porobić próbniki. Ja te próbniki miałam zrobione i po prostu przy pomocy próbnika wybrałam sobie kolory, które mi najbardziej pasują.
I teraz tak nakładam farby. Chciałam, żeby w środku było tak więcej tego koloru, bo on był taki bardziej intensywny. Więc w środek właśnie dokładam więcej warstw. Jak zobaczycie jeszcze tym drugim, ciemniejszym zielonym też to ten środek wydobędę. Pochlapałam też troszkę, bo wydaje mi się, że takie chlapanie na całości ładnie wyglądają. Po tym jak mi całkowicie wyschło, biorę kolejne, ten ciemniejszy zielony i go nakładam. I teraz jakbyście zwrócili uwagę na ten mój słoiczek z Magicalsem, to tam w rogu mi się zrobiło takie niefajne coś, w sensie tam mi się zebrała woda. No i niestety przez to część produktu mi się po prostu zmarnuje. Pamiętajcie, że jak używacie tych Magicalsów, to lepiej wyciągnąć sobie przy pomocy na przykład jakiejś szpatułki, wyciągnąć sobie na bok gdzieś trochę proszku i nim pracować, a nie wkładać bezpośrednio mokrego pędzla do słoika, bo może się to skończyć różnie. No i później znowu suszę. I też uwaga z nagrzewnicą i otwartym słoiczkiem, żeby Wam przypadkiem się to wszystko nie rozsypało, bo ciężko będzie później to pozbierać, a one są naprawdę mocno napigmentowane. No i znowu troszkę chlapię, żeby ten kolor, który nałożyłam przez środek, żeby on tam był rozłożony tak troszkę po całej pracy. Jak już byłam zadowolona z tła, to wybrałam sobie zdjęcie. Tym razem jest to taka naklejka z cytatem, też od Finabar. I ona zauważyłam, że ten rozmiar fajnie pasuje właśnie do tej ramki. Więc po prostu go sobie tam postanowiłam przykleić. I wybrałam też takie zdjęcie, żeby właśnie pasowało i do ramki, i żeby cytat był taki odpowiedni do tematu. Zawsze staram się tak łączyć elementy, które wybieram, żeby tworzyły jakąś opowieść. No i teraz tam upycham. Jeszcze oczywiście ja lubię przyciemniać sobie brzegi, żeby one też nie wyglądały na takie... Ja nie lubię, jak widać te białe linie odcięcia, więc po prostu zazwyczaj biorę albo brązowy, albo czarny tusz. Przy okazji możecie zobaczyć, w jaki sposób je przechowuję te tusze. Do archiwalów mini też mam taką puszkę, bardzo fajnie się z niej korzysta. No i przyciemniłam też brzegi całej tej bazy. No i to teraz już sobie tak mniej więcej układam kompozycję, jakbym chciała, żeby to wyglądało. Drzwi postanowiłam przykleić jednak troszkę wyżej niż tak płasko. Ja ogólnie lubię takie dość przestrzenne projekty. Także przykładałam różne elementy, oczywiście na koniec to i tak wygląda troszkę inaczej, bo to ma być tylko tak... Tak, na wzór sobie przykładam, jak to mniej więcej będzie pasowało i zaraz zacznę kleić. Te elementy z żywicy tutaj wyjątkowo kleiłam na ten taki glue, bo miałam go pod ręką, a i wielkość tego podajnika, powiedzmy, do kleju była fajna w odniesieniu do tych gałązeczek, ale pamiętajcie, że lepiej takie jednak rzeczy chyba kleić na te takie bardziej heavy body żele i inne tego typu kleje 3D. Wydaje mi się, że to się będzie tutaj dobrze trzymać, bo te odlewy są jednak lekkie i nie mam ich tam za dużo, ale na przyszłość to
chyba lepiej jednak wziąć taki inny klej. Jeszcze postanowiłam tutaj troszkę też dodać wosku. Tutaj widzicie White Pearl, to jest jeden z tych najnowszych wosków. Jest po prostu przepiękny ten wosk, dodaje taki śliczny połysk. I w tym momencie chyba mój projekt przestał być aż tak bardzo szabi. No ale u mnie musi się trochę tak chociaż błyszczeć. Bardzo mocno wpasowałam ten wosk w pędzelek. I teraz po kolei sobie nakładam w niektóre miejsca. Pamiętajcie, żeby tak samo jak przy technice suchego pędzla, przy farbie czy przy gesso, tutaj też, żeby nie było za dużo tego wosku na pędzelku. Lepiej nałożyć 2-3 cienkie warstwy niż jedną grubą. Po prostu to lepiej wygląda. No i kleję wszystko po kolei. Wybrałam też część elementów wyciętych z tej kolekcji, jak jakieś kwiatki, listki. I buduję tutaj taki, powiedzmy, mały ogród wokół tej pani za drzwiami, które tutaj widzicie. Jak widzicie, teraz doklejam liście. Te liście to one po prostu mi się odłamały z tego odlewu. Dokładnie w tym miejscu powinny być, gdzie je tam naklejam, więc jakbym się połamią odlewy, ja odlewy trzymam w jednym dużym pudełku, one często po prostu latają i się gdzieś tam mi coś odłamie, to nie przejmujcie się, to po prostu bardzo często da się to albo przekleić, albo po prostu schować, bo jakbym nakleiła tam jakiś kwiatek, albo tak jak widzicie teraz liść, to nawet nie widać tego łączenia. I tak sobie przyglądam każdą rzecz i przyklejam. Te liście papierowe wcześniej też tak podginałam trochę w palcach, żeby one nie były takie super płaskie, tylko tak na środku, żeby ten środek był głębiej, że tak powiem, niż brzegi. Tutaj wyjątkowo zrobiłam coś innego, bo u mnie zawsze księżyce jakoś lądowały na górze pracy, bo tak geometrycznie było mi lepiej. No ale tutaj pasował mi ten księżyc na dół, bo ta pani jest taka troszkę, powiedzmy, zamyślona, rozmarzona. Stąd ten księżyc i gwiazdy. Do tych cięższych elementów już rzeczywiście wziąłam Heavy Body Gel. Nakładam go przy pomocy szpatułki. Może być to też jakiś zwykły patyk albo druga strona pędzla. Lepiej nie naklejać tego, nie nakładać tego kleju zwykłym pędzlem, bo po prostu szkoda pędzla. I ten element, ta kołatka, która będzie dosłownie wisiała na dwóch punktach, to pilnowałam, żeby jednak ona już była przyklejona tym klejem, bo obawiałam się, że jakimś innym, bardziej delikatnym, to mogłaby bardzo szybko odpaść. I początkowo miałam taki pomysł, żeby tą panią drugą położyć tam na górze przy okiennicy, żeby to ona była na pierwszym planie. No ale tak ładnie wyszła mi ta kołatka, że po prostu szkoda było mi jej zakrywać i ostatecznie postanowiłam ją jednak tam dać taką wystającą za okiennicy. Ja jeszcze chciałam dać taki napis. Napis jest też wycięty z tej kolekcji Diversalis, ale ostatecznie nigdzie mi nie pasował, więc go odłożyłam. A zostawiłam Wam ten fragment, żebyście widzieli, że u mnie to nie jest tak, że ja zawsze wiem dokładnie, gdzie co położyć. Ja często sobie coś przykładam, przekładam, przeklejam. Dlatego ja tak często też używam heavy body gelu, bo on dłużej schnie, więc mam więcej czasu do namysłu.
Jeszcze tam, gdzie znalazłam jakieś dziury, to poupychałam inne takie drobne elementy. Tam, gdzie teraz widzicie, że jeszcze dodaję trochę wody, to dlatego, że mi tam troszkę chyba klej wyciekł i po prostu chciałam to ukryć, a jak widzicie, mgiełki, te Magicalsy od Lindis, to one pod wpływem wody, one od razu reagują i dzięki temu mogłam pobrać też trochę koloru i dokładnie tego koloru nałożyć na drzwi. Nakładałam to w taki sposób, żeby to był taki efekt, jak ten zielony kolor przechodzi nie tylko przez tło bazy, ale też tak przechodzi przez drzwi. Dlatego one są tak pod kątem pokolorowane. No i na koniec, jak już wszystko mi ładnie wyschło, to postanowiłam jeszcze dodać troszkę wosku w kolorze Vintage Gold. Jak widać, to jeszcze mi nie do końca wyschło. Dlatego tutaj bardzo delikatnie, takim mięciutkim pędzelkiem to zaczęłam nakładać. Co jest fajnego w tym projekcie, to to, że te okna cały czas można otwierać. Czy wiadomo, nie zamknę ich całkowicie, bo jednak jest tam ta kładka, ale one też nie są takie całkowicie nieruchome. No i jeszcze sięgnęłam po farbę Sparks od Fina Bar, po to, żeby nią pochlapać. Te farby z serii Sparks, one zawierają dużo miki, więc one są takie naprawdę bardzo błyszczące. Dają lekki efekt kolorystyczny i to było to, czego mi tutaj brakowało. No i już tutaj Wam pokazuję ostatecznie, jak ten projekt wygląda. W świetle dziennym przy aparacie to on też troszkę inaczej wygląda, bo ciężko jest tutaj pokazać, jak fajnie błyszczą te woski. No ale przynajmniej zobaczyliście, jaka jest przestrzenna ta praca. To dziękuję Wam za uwagę i do usłyszenia później. Cześć!